Do Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni przybył już po raz drugi francuski żaglowiec trójmasztowy Le Maruit. Ten blisko stuletni statek zwodowano w 1921 roku we francuskim mieście Fécamp, a w swój pierwszy rejs wyruszył w 1923 roku. Nazwa żaglowca to połączenie dwóch pierwszych sylab imienia Marie Thérèse, córki armatora i matki chrzestnej statku. Jako szkuner pełnił przez 2 lata funkcję statku rybackiego do połowu dorszy. Podczas II wojny światowej służył do zaopatrywania Wielkiej Brytanii w ryby. Od 2006 roku prowadzono rewitalizację statku, która trwała do 2012 roku. Zmieniono wówczas m.in. ożaglowanie statku. Ze szkunera Le Marit stała się barkentyną, co oznacza, że na fokmaście rozpina się żagle rejowe. Portem macierzystym statku jest Granville, miasto w Normandii, z portem o charakterze głównie rybackim oraz jachtowym. Statek reklamowany jest jako prezentujący francuską elegancję. Marine ma 16 żagli o łącznej powierzchni 650 m2, długość 45 m, szerokość 8 m i 6 osób załogi. Wysokość fokmasztu wynosi 29 metrów. Statek wynajmowany jest na rejsy komercyjne dla tych, którzy chcą się zapoznać z pływaniem po staremu oraz na potrzeby filmów. Może przyjąć na pokład około 70 pasażerów. Rejs żaglowca trwa od maja 2017 roku i potrwa jeszcze do końca tego roku. W dalszej części rejsu statek odwiedzi Rostock, Gandawę, Marsylię, Malagę i Figueirę da Foz w Portugalii. Dla zwiedzających przygotowano banany pochodzące z zamorskich terenów Unii Europejskiej. Statek promuje bowiem produkty rolne m.in. z Gwadelupy, Martyniki, Madery i Wysp Kanaryjskich. Są one specjalnie oznakowane i produkowane zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Sternik, jak na stuletni statek przystało, nie ma jak widać luksusowych warunków pracy. Na śródokręciu rozpięto tent, aby zapewnić wachtowym i zwiedzającym nieco cienia. Schodzę do pomieszczenia, w którym prezentowana jest wystawa Exotic Taste of Europe. Wystawa to głównie fotogramy pokazujące produkty rolne i pracę na zamorskich terenach Unii Europejskiej. Pokazana jest również historia statku od momentu wodowania po dzień dzisiejszy. Zwiedzający mogli się wpisać do księgi pamiątkowej.
Dystrybutor piwa wskazuje, że nie tylko samymi bananami się tu żyje. Dziś, 2 maja, miał być ostatnim dniem zwiedzania tego statku.